Alarm, molestują i gwałcą w nieoznakowanych taksówkach. Alicja Sękowska, zaczynamy. Były skazaniec z Siemianowic Śląskich stworzył rancho. Choć wygląda ono jak nieco uporządkowane wysypisko śmieci, to stało się lokalną atrakcją. Nad tym przedziwnym miejscem niedawno zawisły jednak czarne chmury, bo obiekt powstał nielegalnie. Jaka przyszłość czeka rancho i co dokładnie w nim się znajduje, opowiemy już za kilka dni. Są zarzuty dla człowieka, który w swojej nieoznakowanej taksówce zaatakował młodą aktorkę. Imigrantowi z Tadżykistanu grozi więzienie. Sąd uznał jednak, że nadal może wozić pasażerów i pasażerki. Jak to możliwe? Przejazd oznakowaną taksówką z licencjonowanym kierowcą na pewno będzie bezpieczniejszy. Pamiętajmy o tym, wracając do domu, zwłaszcza z zakrapianej imprezy, bo w policyjnych kartotekach jest jeszcze sporo miejsca. Sąd nie był za to łaskawy dla fałszywej prawniczki, która niedawno usłyszała wyrok. Mimo odwołania trafiła za kraty. Antybohaterka kilku materiałów Alarmu dostała wyrok za podszywanie się pod absolwentkę prawa i oszukiwanie ludzi. Przypomnijmy sobie krótko tę historię. Po informacji, że Katarzyna K. rozpoczęła odsiadywanie wyroku 2 lat więzienia, wiele osób odetchnęło z ulgą, w tym były mąż fałszywej prawniczki. Opowiedział nam, jak kobieta miała próbować wykorzystać dziecko, aby nie trafić za kraty. Przypominam nasz numer 22 50 70 111. Zachęcam, żeby dzwonić do nas z każdą sprawą, w której potrzebna jest interwencja dziennikarzy Alarmu. Kto z Państwa nie zna takiego obrazka? Porzucony samochód stoi po środku ulicznego czy osiedlowego parkingu. Od miesięcy obrasta brudem i nikt nie zamierza go zabrać. W Alarmie pokazywaliśmy wrakową rzeczywistość Warszawy. Wracamy, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło i opowiedzieć o gracie, który mógłby być zgłoszony do tytułu rekordzisty Polski. Czy z takim wrakiem można jednak sobie poradzić? Jeśli i w Państwa miejscowości jest podobny problem, zachęcam do przesyłania nam na adres alarm@tvp.pl informacji i zdjęć. 10 dni temu mówiliśmy o samowoli wybudowanej częściowo na działce sąsiada. Mimo nakazu rozbiórki od lat budynek stoi i przyjmuje gości, bo to duży pensjonat w znanym kurorcie na Lubelszczyźnie. Zajęliśmy się tą sprawą i zwaśnione strony zaczęły w końcu ze sobą rozmawiać. Pojawiła się też tajemnicza stara mapa, która może pomóc w rozwiązaniu sporu. Tą historią kończymy Alarm. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia w poniedziałek.